Zagraj w Cyberpunk 2077 na moim skromnym kanale. Ja oczywiście jestem admirał Karol92, bo ktoś to inny. A, nie mam ciekawa łaska. Jak miałem te niebieskie punkty, to dodałem do tych żółtych, bo już praktycznie poziom mamy ten. To. A tych żółtych punktów potrzeba? To tutaj doliśmy. A dobra, relacja z żonem 40%. Tutaj sobie brakuje 30. Dobrze, to rozkminić. No dobrze, to teraz kończymy tą misję. Zrobię się lepszą relację z żonem. No dobrze, ja się uciszam i życzę wam przyjemnego oglądania. Proszę, Krakowice. Hej, Vi. Fajnie cię widzieć, co słychać? Mój przyjaciel zapracował na miejsce w karcie. Byczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe. I miłość. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Pierwszy jest ode mnie. Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Siema, Vi. Chodź, pogadaj. Sista znowu dała nam informację. Drobiazgi, o których jakoś zapomniał. Vi, poznaj Crispina Waylanda. Pomaga nam. Będzie dobrze. Ej, Sam Vi. Zawsze przynosi nam szczęście. Słyszałem, że polujecie na Smashera. Gotowy? Pogadamy w samochodzie. Lepiej na robocie. Przed akcją poślemy tam drogi, żeby się nie okazało, że się pchamy jak... Dołączysz do nas? Ja już zrobiłem cudownie na myślało. Nie mów, że nie chciałbyś widzieć Smashera martwego. Chciałbym chętnie, to może nie z bliska. Skurwiel ma tendencję do wstawania z martw. Aha, prawdziwi skurwiele tak mają. Idziemy.
Muszę jeszcze coś załatwić. Tylko szybko. Cię widzieć, co słychać. Jakbyś jeszcze kiedyś potrzebował pomocy, daj znać. Dobra, dobra, już tak nie chodzę. Zrobiłeś przysługę mnie, zrobiłeś przysługę Reginie. Oboje mamy całkiem niezłą pamięć, rozumiesz? Życie najemnika jest jak ta, no... sinusoida. Następnym razem ja cię wyciągnę z obliczka. O ile będę mieć przy sobie kasę, co? Tak. O ile? Z ręką już wszystko w porządku? Wi, skąd w tobie tyle troski o mój los? Tiny, mówię poważnie. Powiem tak. Jak już opłaciłem Reginę i ciebie, to z tej roboty została mi jeszcze kasa na tego wariata. Więc tak. Wszystko w porządku. Dobra, nie ma co strzepić języka. Po jednym? Z tobą zawsze. Jedźmy. Powodzenia! Hej, Vi. Fajnie cię widzieć, co słychać. Jedziesz jeszcze dzisiaj? Może, ale nie czekaj z kolacją. Czym dokładnie pomagał ci Wayland? Wayland upewnił się, że Grayson będzie w domu, kiedy po niego przyjdziemy. Czyli wiemy, gdzie go szukać. Mam coś dla ciebie. Przybierz. To kurtka Johnego? Jesteś pewna, że nas nie pomylisz, jak zacznę ją nosić? Jestem pewna. To replika zrobiona na specjalne zamówienie. Oryginalna kurtka Johnego pewnie rozpadła się lata temu. Dzięki. Wskakuj. No, nareszcie będziesz jakoś wyglądać. Co Johnny ci o mnie opowiadał? Bo rozumiem, że rozmawiacie cały czas. Wiesz, co chce zrobić Grayson? Co powiedział ci Wayland? Grayson ukrywa się w dokach od czasu ostatniej akcji, którą robił z Maelstromem. Pracuje dla gangu? To już nie dla Smashera? Smasher zawsze grał na kilka frontów. Więc zakładam, że siedzą w tym razem. Mistrz i uczeń. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu. Ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj, Vi, to, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, okej? Okay? Jasne. Dla mnie też, serio. Jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie. Ale nie chcę, żeby Johnny cię rozgrywał. Adam Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Tak myślisz? Ja tylko próbuję grać fair. Wrócimy do tego później, może.
Dalej nie pojedziemy. Może mamy dziś szczęście i zgarniemy Graysona i Smashera za jednym zamachem. Ten skurwiel musi gdzieś tu być. To jaki mamy plan? Wayland widział Graysona gdzieś tutaj, w dokach. Był z nim jeszcze ktoś. Smasher. Mam nadzieję. Najpierw musimy dostać się do datatermu Maelstromów. Tam powinny być jakieś informacje o Smasherze. Dataterm jest tam, w głównym magazynie. Skąd wiesz, gdzie jest dataterm? Bo sama nagrałam im zakup. To Athena D3 z zewnętrzną bazą danych. Nie wiedziałem, że pracujesz z Maelstromem. Mogę pracować z każdym, ale na moich warunkach. No, widzę, że jednak sporo mnie ominęło przez te 50 lat. Okej, okay, możemy zaczynać. Musimy poczekać, aż się ściemni. Za dużo ludzi się tu kręci. I co będziemy robić do tego czasu? Obserwować teren. Okej, lepiej nie będzie. Maelstrom patroluje doki. Będziesz mnie osłaniać. No, idziemy. Jest spięta. Osłaniaj ją w razie czego. Mam pomysł. Wyczekaj moment i chodź za mną. Otworzysz? Okej. Teraz ostrożnie. Tak. Wymieniłam, co mogłam. Widzisz ich? Musimy się przekraść do dataty. Dalej, pokaż się!
ciebie! Dobra, mamy to. Sprawdź, czy jest tam coś, co może... Mam tu mały... Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukać. Odwleka to. Mówiłem ci. Rogue dalej się boi tego skurwiela. Wygląda na to, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, chodźmy to sprawdzić. To tam, na prawo. Bunikę. Wygląda za dobrze. W środku spodoba ci się jeszcze mniej. Idziemy. 100. A co, myślałeś, że Smasher będzie się reklamował? Musimy przeszukać pokład. Okej. Dlaczego to właściwie robisz? Pomścić Johnego? Grayson, zauważyłem. Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Malorian 3516! Wszędzie bym poznał ten dźwięk! Nie wyjdziecie stąd żywi! Chodź tu do mnie! Chyba nie twoje. Grayson. Rogue, no proszę. To już nie gramy do jednej bramki. Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom nóż w plecy. Gdzie jest Smasher? Wiesz, że mógłbym zgnieść ci czaszkę jak jajko. Także dalej mógłbyś mówić. Przez jakiś czas.
Ale ja chętnie pogadam. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tylko Rogue przeżyła po zamachu w Tower? Tylko ona, z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć, żeby się tak wygodnie ustawić. Jak bardzo musiała się skurwić, żeby... O czym on mówi? Próbuję cię zdekoncentrować. Myślisz, że jeszcze ma szansę się z tego wywinąć. Gdzie jest teraz Smasher? U Arazaków, ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary, dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Już nie wróci do tej nory. Ja tu jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa. Święte słowa. Tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny. Ale na pocieszenie. Teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Jesteś dla nas bezużyteczny. Ja to załatwię, Vi. Słuchaj, czemu w ogóle interesuje cię Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand. I to, co się z nim stało. Johnny Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda? Aż tak cię to kręci? Będziesz ekshumować to ścierwo? Albo może chcesz posłuchać, jak zdychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali Sol Kirelem? Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Northbound 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz, może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę. Wystarczy. Załatw go! Załatwmy to szybko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj. Mam coś. Silverhand, on cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Nic od ciebie nie chcę. Dobrze. O jednego Skurwiela mniej. Chodźmy stąd. To wszystko było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, Vi. Powiedz jej... Johnny mówi, że jeszcze go dopadniecie. Tak? To powiedz mu... Kurwa, nawet nie mogę z nim normalnie porozmawiać. Smasher? Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? Na razie, Vi. Zostaw ją teraz, Vi. Pozbiera się, ale w takich chwilach woli być sama. Aha. Rozumiem. Jedźmy na te pola naftowe. Chcę zobaczyć, jak to wygląda.
chyba wiem, co to jest. No to zobaczmy. Zdejmij tę szmatę. Okej. Mój wóz! Wskakuj. Pozwolę ci poprowadzić. Lepsze to niż złomowisko, na którym skończyłem. Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. A czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu czegokolwiek. Coś z tym zrobimy. O. I co? Teraz lepiej? Trochę. A co byś napisał, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. Człowiek, który uratował mi życie. Vi, naprawdę chciałbym, żeby tak było. Słuchaj, zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Bywało ciężko, ale daliśmy radę. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zacząłeś mnie tak na serio nienawidzić. Na początku byłeś strasznym dupkiem. Trochę sobie zasłużyłeś. Pamiętasz, jak się obudziłeś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałeś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałeś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy. I żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zejdziemy. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Sprawa ze Smasherem bardzo ją zdołowała. Nie
możesz tego tak zostawić. Może masz rację. W ogóle zachowywała się dziwnie. Powinieneś z nią pogadać. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałbyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłeś ty. John chciałby cię zaprosić na randkę. Co ty na to? Johnny mnie zaprasza? Czy ty? Johnny. Zresztą sama mówiłaś, że bez trudu zobaczysz różnicę. Okej. A gdzie idziemy? A gdzie byś chciała? Silver Pixel Cloud w Norfolk. Okej. Wpadnę po ciebie do Afterlife. Rachel na ciebie czeka. No, o co chodzi ze Stevensonem? Nie wiem i mam to w dupie.
Jednak ludzie nie zareagowali dobrze na pomysł nagrania Meki Chrystusa. To tylko garstka niezadowolonych. Braindance obejrzą setki milionów. Wytwórnia nie boi się skandalu? Skurwysyny liczą na skandal. Ja najchętniej stanąłbym z tymi ludźmi, ale co zrobić? Taka praca. To gdzie mam iść? Prosto tą uliczką aż do budynku, przy którym stoi policjantka. Dobra. Inaczej sobie wyobrażałam zaklinacza morderców. Wchodź. Olga, naprawimy go. O nic się nie martw. Zdążymy na czas pomoc w drodze. Wreszcie. Jesteśmy spóźnieni. Stevenson co chwila pyta o ciebie. Porozmawiaj z nim, jest w garderobie. Chciałeś się ze mną widzieć. Chcę, żebyś był przy mnie, gdy będę umierał. Otaczają mnie obcy ludzie. Nie mam przyjaciół ani rodziny. Nadal jesteś zdecydowany nagrać ten braindance? Bardziej niż kiedykolwiek. To, co chcesz zrobić, jest szalone. Zabijesz się, a na twojej śmierci skorzysta tylko wytwórnia. Już za późno. Nie mogę teraz zrezygnować. Bardzo się boję. Czy pomodlisz się razem ze mną? Nie chcę się modlić, ale będę przy tobie. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym cię nigdy nie utracił. Musimy zaczynać. Mam nadzieję, że Zulejka modli się teraz za mnie. Czy będziesz mi towarzyszyć do końca? Chcę, żebyś to ty przybił mnie do krzyża. Tak. Zrobię to. Dziękuję. Chodźmy. Masz tylko kilka kwestii do odegrania. Wyświetlimy ci je w trakcie. Wybaw więc siebie i nas.
nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. Przecież sprawiedliwie. Odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Najtrudniejszy projekt. Ale dowiozłam go. Co teraz? Teraz porządnie się wyśpię. Skontaktuję się z tobą w sprawie przelewu. Nie powinniście wypuszczać tego w świat. To nie jest ani moja, ani twoja decyzja. Do usłyszenia. Zadzwonię.
bierzecie ze sobą na przynętę? To miał być komplement? Wyglądasz inaczej. Dobra, spróbuj jeszcze raz. Może za trzecim podejściem powiesz coś miłego. Hej, Rogue. Gotowa? Znowu ty. Idziemy? A gdzie Johnny? Jednak nie mógł przyjść. Ja cię tylko zawożę na miejsce. Widzę, że trzymasz go na krótkiej smyczy. Bardzo rozsądnie. To Porsche Johnny'ego? Skąd je masz? To właśnie było w tym kontenerze, o którym mówił Grayson. Okej. Mam parę niezłych wspomnień związanych z tym wozem. Możemy jechać. Silver Pixel Cloud to twoje ulubione miejsce? Kiedyś może tak. Strasznie dawno tam nie było. Kina samochodowe już dawno przestały być modne. Ale Silver Pixel dalej się jakoś trzyma. Brzmi jak fajne miejsce na randkę. Też mi się tak wydawało. Dlatego podsunęłam Johnemu, żeby mnie tam zabrał. Wiele lat temu. Czyli to nie był jego pomysł? Oczywiście, że nie. Dla niego pomysł na dobrą zabawę we dwoje to wysadzanie siedziby Arasaki. Dobra, Vi, to teraz powiedz, co jest grane tak naprawdę. To znaczy? Johnny nigdy nie robi niczego bez ukrytych motywów. Więc o co chodzi tym razem? Johnny się zmienił. I naprawdę chce z tobą spędzić trochę czasu. Nie ma w tym żadnych haczyków. Rogue? Przetrawiam to. Bezinteresowny Johnny Silverhand. Ewidentnie masz na niego dobry wpływ. Tutaj. Zamknięte? Naprawdę dawno mnie tu nie było. W zasadzie to otwarte. Byłem tu już kiedyś. Możemy wejść do środka. To będzie bardzo kameralna randka. Okej. Próbuj uruchomić sprzęt kinowy, a ja wybiorę dla nas dobre miejsca. Jasne. Dobra, chodźmy sprawdzić projektor. Tu jest wejście. Okej, to chyba to. Wiesz, jak uruchomić projektor? Zaraz zobaczymy. Patrz, ostatnio grali Bushido 10. Idealnie. Wygląda na straszną szmirę. Vi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, laki, cycki i takie rzeczy. No to Bushido rzeczywiście pasuje. Dobra, Vi, możesz już spadać. Dam sobie radę. Bawcie się dobrze. Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. Dobra.
tak sobie wyobrażałaś tę randkę? Zawsze wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadła. Możemy udawać, że jest 2015. Dopiero się poznaliśmy i jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Pewnie. Zwabiłem cię do kina, żeby cię przelecieć. Technicznie mógłbym to zrobić. No więc jest 2015. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś? Podjąłbyś inne decyzje? Zrobiłbym wszystko, żeby cię nie stracić. Johnny, ja... Hej, co się dzieje? Nic, po prostu... Miałam dużo czasu na rozmyślania, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Na pewno o to chodzi. A nie o Graysona i Smashera. Co? Co ma Smasher z tym wspólnego? Mam wrażenie, że tamta sprawa nie daje ci spokoju. Bo nie daje. Jestem wkurwiona i rozczarowana. Ale nie chcę teraz o tym myśleć. Liczy się tylko to, że wróciłem do ciebie. To chyba lepsze od co by było, gdyby. Ale mamy tylko jeden wieczór. To więcej niż się spodziewałem. Rogue, jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem. Wobec V. Wobec ciebie. Próbowałam udawać, że nic się nie zmieniło. Że jestem tą samą Rogue, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie. Wrócę sama. Rogue! Kurwa. Poszło za dobrze? Nie. Mieliśmy spędzić miły wieczór w kinie. Ale coś ją dręczy. I nie chce mi powiedzieć. Coś podejrzewasz? Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z Rogue.
ale może jest w tym coś więcej. Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zawieź mnie do Northoak. To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film. Będzie okej. No, to po co tu jesteśmy? Z tego, co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerrym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wygodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co o nim pisali? Depresja, próby samobójcze. I co? Martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę. Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. Okej, ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Wi, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Początek, spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Powiesz mi, kiedy chcesz przejąć stery.
Wysiadam z kolei Urodajna. Proszę czekać na połączenie. No. Nigdy nie zgadniesz. Co? Nic nie słyszę. Może spróbujemy kiedy indziej? Co ty? Mamy szczęście, że jest w domu. Za pokraki. Brzydkie jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezguście. Kurwa. Ktoś tu chyba wybierał z katalogu. I założę się, że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. Wszystko.
Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. Jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. No dobra, taki to mógłbym mieć. Jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Never fade away. Ten chyba lubię najbardziej. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Okej. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. To ulubiona gitara Kerry'ego. Wygląda na to, że się kąpię. I to sam. Dobrze się składa. Okej, resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. Możesz już wziąć pigułki od Misty. Okej. Od razu lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. We'll log everything. Graj dalej. Okej. Johnny? Kerry. Ej. Nie. Nie. Kurwa, to jakiś żart. Czekaj. Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Powiedziałem, żebyś zostawił samuraja i grał po swojemu. Jak widać, miałem rację. Jak zwykle. Johnny jebany Silverhand. Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu. Okej. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. 50 lat na to czekałem.
Widzę, że sporo się zmieniło. Nowy styl. Ty też dobrze wyglądasz. Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiesz mi, czemu wyglądasz jak jakiś drobny cwaniak z Afterlife. A ty opowiesz, co ci się stało w szyję. Zawsze narzekałeś, że fałszuję. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Przeprowadziłem się tu po wydaniu 4. płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam u nich w studio, a wieczorem Yorinobu przychodzi na sąsiedzkiego grilla. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Chodź, siądziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Będzie kurewsko smutno. Kurwa, pamiętasz? To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale Denny była zadowolona. No to kto? Luis. Moja była żona. Twoja... co? Żartujesz? Ile to trwało? Za długo. Ale dobrze na tym wyszła, zapewniam cię. Oddałem jej dom w Tokio, samochody, no i dzieci. No to ty na tym dobrze wyszedłeś. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była control freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry... on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa. Część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamiętał o samuraju. A teraz cię skręca z bólu dupy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale Volta. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Bez Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć, co z Denny i Henrym. Moglibyśmy znowu coś zrobić razem. No wiesz, pograć. Denny powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. Rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Henry się pewnie zapił. Nie, no wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć.
Nancy to teraz BS Isis. Ale wymyśliła? To brzmi jak aspirująca stripteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle, poza tym, że zmieniła branżę? Mógłbyś sam z nią pogadać. Chcesz reaktywować samuraja? Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, gdzie nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Biochipy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy, ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Deni. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z V. Jasne, ale dobrze się dogadujecie. Pewnie. Dzieciak mnie uwielbia. Nie wątpię. A jak mam? Johnny, w porządku? Nie. Okej. Ty jesteś V. Johnny mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście? Oho, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałeś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. Okej. Dzwonię do Nancy. Dobra robota. Nancy? Znaczy bez Isis? Nie, to jej nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54, słucham. Chcę rozmawiać z Bess. Nie ma jej. Dzwonię z rezydencji Kerego Urodine. Gratuluję, ale Bess nadal nie ma. Spodziewaliśmy się jej 2 dni temu. Pojechała do Tottenham robić materiał o Maelstromie. Zadzwoń w przyszłym tygodniu albo śledź nasze newsy. Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napisze. Wi, mam złe przeczucia. Chyba wybierzemy się do Tottenham.